Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Witamy serdecznie w naszym mobilnym studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Straszna pogoda, co? No, niestety. Proszę o zapięcie pasów. Już zapinam pasy. Niech pani zobaczy. O, tutaj dostaję jakąś kartę. Coś się wydarzyło. Tu na... Co tu? Ojeny, prokurator żąda, rzecznik prokuratury generalnej Marek Woźniak wszczął postępowanie wyjaśniające wobec zastępcy prokuratora. Ale się dzieje. Też macie tak mocno pod górkę jak Adam Bodnar w Ministerstwie Edukacji? W Ministerstwie Edukacji są oczywiście inne wyzwania niż w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast, no ja wiem, chyba czas na tego praworządności. Tego praworządności. Niech pani zobaczy, jaki mamy samochód tutaj. Nie ma już lusterek. Właśnie, to kamery? To kamery. Nie, to jest w ogóle... Pierwszy raz jadę. Będę jechał bardzo powoli, ze względu na pogodę. Ale jeszcze pan prowadzi, czy już za moment będzie tak, że... Za moment będziemy sobie siedzieć? O, tak, tak, on będzie sam prowadził. On będzie sam jechał, tak, dokładnie. Tak, to jest następny etap, ale nie, musimy przyjąć chyba rozwiązania prawne, które to umożliwiają. Ale tak, tak, bo to... Podejrzewam, że na razie jeszcze nie ma. Chodzi przede wszystkim o odpowiedzialność za wypadki. Dokładnie, kto podnosi. Dokładnie. Ale tak jak już o samochodach, bo dzisiaj nie ma w szkole, prawda? Nie ma obowiązkowego, no, na przykład uczenia dzieci i egzaminów na prawo jazdy. Nie, ale jest karta rowerowa. Uczą się dzieci i to jest super. Może czas wprowadzić kolejną umiejętność, a czy szkolenia w kolejnej umiejętności, jak pani myśli? No, u nas pamiętajmy, że prawo jazdy jest od 18 roku życia, w związku z tym to praktycznie część dzieci już w ogóle wychodzi ze szkoły, bo edukacja obowiązkowa jest do 18 roku życia, a to część prawda, kończy tak, szkołę. Zresztą to jest problem na przykład z uczniów szkół, oczywiście takich jak technika mechaniczna i tak dalej, które to prawo jazdy by się rzeczywiście przydało. Troszkę wcześniej, prawda? Trochę wcześniej. Kiedyś było od 17 roku życia. Ja zdałem i mam prawo jazdy od 17 roku. Teraz na niektóre pojazdy jest. No ale to jakby trochę nie z mojej dziedziny. No tak, tak, tak. Wyskoczyłem trochę, jak to mówią, jak Filip z Konopi. Dobra, zakończmy wątek motoryzacyjny. Pytanie od uczniów. Kiedy koniec z pracami domowymi? Wiosną. A, wiosną? Jeszcze wiosną. Natomiast, no tak, chcielibyśmy, żeby to jeszcze w ciągu tego roku szkolnego. To wcale nie jest takie oczywiste, dlatego że w edukacji wszystko dzieje się od nowego roku szkolnego. Mhm. Ale pani minister Barbarze Nowackiej, ale również nam wszystkim zależy, żeby to było jak najszybciej. Ale jak to zostanie wprowadzone? Odgórnie będzie rozporządzenie ministra edukacji, w którym to... nakaże się na przykład nauczycielom. Rozporządzenie za moment pojawi się w systemie i będzie poddawane konsultacjom. Mhm. I wtedy każdy będzie się mógł do tego ustosunkować. Chcemy, żeby po prostu te prace domowe były, nie były obowiązkowe, nie były oceniane, żeby to było na tej zasadzie, że praca domowa może być jakimś tematem do ćwiczeń ucznia, który chce sobie w domu poćwiczyć, mm-hmm. ale nie powinno być tak, żeby na podstawie pracy domowej na przykład uczeń był oceniany. Dlaczego? Bo każdy z nas ma różny kapitał wychodzący z domu. Czyli dla jednego to jest tak, że ten rodzic usiądzie z nim, odrobi tą pracę czasami domową. Czasami odrobi za. Czasami odrobi za. Czasami znajdzie kogoś, kto niestety będzie miał korepetycję z dzieckiem i to korepetytor, a nie dziecko odrobi tą pracę domową, a inny tego nie ma. Inny po prostu musi liczyć tylko na siebie. I teraz zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Po pierwsze, no, sami pamiętamy nawet z naszych czasów sytuacje, w których przed lekcją następował szybki proces spisywania prac domowych od kolegi. Ale dzisiaj to jeszcze jest bardziej skomplikowane, bo dzisiaj to sztuczna inteligencja potrafi napisać szybko rozprawkę. W związku z tym prace domowe tak naprawdę mają sens tylko jako sposób ćwiczenia, ale nie może być to metoda do oceniania ucznia. I musimy jeszcze zdać sobie jednej z rzeczy sprawę. My to robimy równolegle do tego, żeby od 1 września odchudzić podstawy programowe o 20% wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Po co? Po to, żeby nauczyciel miał większą autonomię i miał czas na to, żeby poćwiczyć z uczniem w czasie lekcji. Są takie przedmioty, na przykład matematyka jest takim przedmiotem, w którym jednym z ważniejszych rzeczy jest wracanie do pewnych treści, powtarzanie, tak żeby wyłapać, jeżeli uczeń ma z jakiegoś obszaru braki i pomóc mu opanować go. Bo jeżeli będzie miał braki na początku z ułamków, to i nie rozwiąże równań.
bo nie będzie w stanie potem w pewnym momencie na pewnym etapie zadania sobie poradzić. W związku z tym odchudzamy podstawy programowe, dajemy nauczycielom więcej czasu na lekcji na to, żeby coś potrenować, żeby zrobić jeszcze jedno zadanie, ale uważamy, że równocześnie źle się dzieje, jeżeli nauczyciel, który nie zdąży wszystkiego zrealizować na lekcji, mówi, no dobra, to ten temat zrealizujcie w domu. Mhm. Albo łatwe zadanie zrobi na lekcji, a te trudniejsze przykłady zostawi do domu. Bo uczeń sobie nie radzi, rodzic sobie nie radzi. Naprawdę ja znam rodziców, którzy z wykształceniem humanistycznym, którzy nagle ze względu na dzieci próbują sobie przypomnieć, jak się rozwiązuje równania. A kiedy zniknie religia ze szkół? Nie zniknie, bo my jesteśmy związani konkordatem, ale chcemy, żeby znacząco ograniczyć jej postać. Nie nakazuje. Tam jest napisane nie, że... Organizację religii że w szkole. Umożliwi. Nie, no tak, ale umożliwi, jeżeli życzy sobie tego rodzic. W związku z tym, ponieważ rodzice sobie tego życzą, w związku z tym religia w szkołach jest. No ale może są szkoły, w których rodzice sobie tego nie życzą. No to jeżeli by wszyscy rodzice sobie nie życzyli, to są takie szkoły i istnieją takie szkoły już w tej chwili w Polsce, w której nie ma religii, bo żadne dziecko sobie tego, właśnie żaden rodzic sobie tego nie życzy. Natomiast to, co my chcemy zrobić, to zmienić pozycję religii w szkole. Religia jest jednak pewną formacją, jest to katecheza, to nie jest nauka. W związku z tym uważamy, że nie powinna być ocena z religii wliczana do średniej i to się też będzie działo, że nie będzie decydować o świadectwie z biało-czerwonym paskiem, nie będzie decydować o tym, czy dziecko dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, czy nie, że ta lekcja religii powinna być jedna, a nie dwie, dlatego że naprawdę nie ma sensu, żeby lekcji religii było więcej niż chemii czy fizyki. I kolejną rzeczą, a pamiętajmy, że jest jej przez 12 lat często edukacji, prawda? Tak. Przez cały okres edukacji. A jak w przedszkolu weźmiemy pod uwagę, to jeszcze dłużej. I kolejna rzecz, żeby te lekcje, ponieważ są nieobowiązkowe, nie były w ciągu innych lekcji, tylko przed albo po. Żeby rzeczywiście szkoła była przyjaznym miejscem dla każdego dziecka. I tego, które uczestniczy w lekcji religii, i tego, w której nie uczestniczy, w związku z tym nie powinno w tym czasie czekać na to, na kolejne lekcje. Te rozwiązania... Myśli pani, że realne jest tak ułożyć grafik lekcji? Dlatego, że jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz. W tej chwili lekcje religii nie mogą być łączone w zespołach szkolnych. I nawet jeżeli jest stosunkowo mało dzieci chodzących na religię, to nie można tak ułożyć planu lekcji, żeby na przykład połączyć dwa oddziały. My chcemy też to zmienić. Czyli mielibyśmy sytuację, w której przecież pierwsza lekcja, to nie znaczy zawsze na 8 rano. Dla jednego to będzie, nie wiem, na 7, na drugiego 7:15, na drugiego będzie na 8. Inny, kto zaczyna o 10, inne lekcje, to będzie to o godzinie 9, prawda? I tak samo po lekcjach to jest, może być różna godzina. W związku z tym tak da się to zrobić. I co więcej, kiedyś były takie przynajmniej wskazówki, a w pewnym momencie one zniknęły z rozporządzenia organizacji lekcji religii i nagle się okazało, że te lekcje religii są w środku zajęć i to jest po prostu ze szkodą dla tych dzieci, które na tą religię nie chodzą. Rozmawiałem niedawno z Joanną Szorik-Wielgus, która jest wiceministrą kultury. Ona tam odpowiada między innymi też za zarządzanie finansami i opowiedziała mi taką to historię, że przychodzi księgowa, czy nie wiem jak to się tam stanowisko fachowo nazywa w urzędzie ministerialnym. No i informuje panią ministrę, że tutaj, o proszę, pokazuje jej tam różne tabelki, tutaj jest proszę 800 milionów do pani dyspozycji. Nie, tak u nas nie ma dobrze. Na co Joanna Szorik-Wielgus pyta, ale co znaczy do mojej dyspozycji? Jednoosobowo mogę przyznawać? Tak. A jest jakiś regulamin? Zasady? Nie. To jest do... Ja muszę powiedzieć, że u nas takich kwot nie ma, bo Ministerstwo Edukacji... A czy to nie jest wstrząsające w ogóle? Jest wstrząsające. Tak nie powinno być w żadnym ministerstwie. Natomiast ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Ponieważ ja w poprzedniej kadencji zajmowałam się dość intensywnie wspólnie z panią Krystyną Szumilę z kontrolami u ministra Czarnka, więc rzeczywiście przykładem takiego dawania właściwie bez zasad była Villa Plus. Tak. Ponieważ tam teoretycznie był konkurs, teoretycznie oceniane były nieruchomości, no i w jakiś sposób doświadczenie edukacyjne, ale na końcu i tak minister wbrew opinii ekspertów mógł podjąć dowolną decyzję.
I tego typu programy były również w Ministerstwie Edukacji. Ale to, co nas różni od Ministerstwa Kultury, nigdy w Ministerstwie Edukacji nie było takich pieniędzy. Ministerstwo Edukacji w tym znaczeniu dysponuje bardzo dużymi kwotami, że jest bardzo duża kwota na subwencję oświatową. To zresztą wzrosło rok do roku. W zeszłym roku w projekcie budżetu było 64,5. W tym roku jest to 87,9 miliarda złotych. Czyli w ciągu jednego roku subwencja wzrosła z naszej decyzji, decyzji koalicji 15 października o 23,4 miliarda złotych na podwyżki nauczycieli. Na te 30% lub 33 w przypadku początkujących podwyżki nauczycieli. Ale nie ma, to są pieniądze, które automatycznie trafiają do samorządów oczywiście. To pokazuje priorytety rządu. Natomiast nie mamy takich pieniędzy wolnych, że tak powiem, na to, żeby tak jak tutaj 800 milionów na projekty ministra. U nas znacznie te kwoty są mniejsze i raczej patrzymy na każdy grosz dwa razy wydając cokolwiek. I nie wyobrażamy sobie, szczerze mówiąc, takiego układu, jak to było za ministra Czarnka, żeby ostatecznie to minister, niezależnie od ekspertów, niezależnie od komisji, niezależnie od wartości projektów, po prostu przydzielał swoim. A co z audytem po ministrze Czarnku? Znajdujemy w tej chwili obszary, w których na niewątpliwie ten audyt będzie konieczny. Jednym z nich jest właśnie między innymi kwestia programów takich inwestycyjnych ministra, czyli ta z Winla Plus. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Również w instytucjach podległych ministerstwu, na przykład FRSE, Fundacja, tam też na pewno będzie audyt. IB, tutaj też duże wydatki na dziwne cele, to będziemy na ten temat w najbliższym czasie opowiadać. Ale co znaczy na dziwne cele? No, tam akurat duży obszar cyfryzacji, ale w taki sposób, że efektów nie widać. No, bo ale zmarnowane czasie, pieniądze? Tak? W najbliższym czasie na pewno będziemy opowiadać, jak to wyglądało. Natomiast zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Nawet ten audyt w tej chwili jest utrudniony, bo czasami okazuje się, że nie ma urzędników, którzy są w stanie powiedzieć, co dokładnie zaszło. I jeżeli prosimy... To znaczy nie rozumiem, jak to możliwe? No normalnie, okazuje się, że nikt nie odpowiadał za jakiś projekt na przykład, że programy inwestycyjne no w ministerstwie... No właśnie to jest ciekawe, że wszyscy... No jeśli nie ma odpowiedzialnego, to... Dokładnie, nikt nie mówi, ja nie wiem, nie umiem powiedzieć, nie wiem. Natomiast oczywiście mamy też jednostkę kontrolną wewnątrz ministerstwa. Ją kierujemy właśnie na te wewnętrzne programy, które są w ministerstwie, żeby skontrolowali je. Tam mówię między innymi o programach inwestycyjnych. I powiem szczerze, że właśnie dokładnie bo normalnie to jest tak, że kontroler rozmawia z urzędnikami, z osobami pracującymi w ministerstwie. No wydawałoby się to sensowne. Dokładnie. Natomiast tu się okazuje, że nagle nie ma osoby, która jest w stanie odpowiedzieć na pytanie co, jak, co się stało i tak dalej. No i co w tej sytuacji zrobicie? No będziemy dalej analizować dokumenty i tak dalej. Znaczy, nie mam żadnej wątpliwości, że nie można odpuścić. Jeśli chodzi o Villa Plus, na pewno każda inwestycja, każdy dokument zostanie sprawdzony. Ale będą jakieś wnioski do prokuratury? Wnioski do prokuratury już dawno były złożone i one cały czas, ta sprawa się toczy. Nie, ale jakieś kolejne, pytam o kolejne. To już wtedy, kiedy będziemy po audycie, będziemy mogli powiedzieć. Przypomnę, że w przypadku Willi Plus zabezpieczyły też wszystkie dokumenty Najwyższa Izba Kontroli po tych naszych kontrolach wcześniejszych. W związku z tym akurat ta sprawa nawet znalazła swoje odzwierciedlenie w raporcie dotyczącym wykonania budżetu. I tam było mowę o przekroczeniu zasad, o braku legalnych działań. Już skoro doszliśmy do prokuratury, to jak pani ocenia to, co się teraz dzieje? No wielu komentatorów mówi o buncie w prokuraturze, czy o wojnie w prokuraturze. Rozumiem, że pan minister Bodnar wprowadza ten terror praworządności w polskiej prokuraturze. Ja myślę, że to jest szersza opowieść w ogóle. Trzeba zacząć od faktu, że poprzednia władza postanowiła, że nawet jeżeli werdykt społeczny będzie taki, że powinni odejść, to oni się tak zabetonują, tak zaminują wszystkie instytucje, funkcje, żeby następna władza nie mogła rządzić praktycznie. I to jest przykład prokuratury. Bardzo dokładnie to jest taki przykład, czyli to, że nagle
dużo uprawnień prokuratora generalnego, a przypomnę, że specjalnie PiS połączył funkcję ministra i prokuratora generalnego, żeby to funkcjonowało sprawnie według nich, tak. Czyli żeby można było, żeby rząd miał wpływ na to, czy prokuratura dobrze działa, czy niedobrze. No więc oni na koniec przekazali część uprawnień prokuratora generalnemu, prokuratorowi krajowemu, którego próbowali zaminować, zabetonować przy pomocy prezydenta, że nie można bez jego decyzji odwołać, powołać. I ten prokurator krajowy mógłby praktycznie paraliżować decyzję prokuratora generalnego, czyli w tym momencie ministra Bodnara. Natomiast oni w tym swoim zabetonowaniu, w tym zaminowaniu, niestety byli tak samo nieudolni, jak w ogóle przy tworzeniu prawa. W związku z tym stworzyli furtki. Furtki, czyli działania, decyzje, które były bezprawne. No i tak jest w przypadku prokuratora krajowego, którego powołano, właściwie przywrócono go ze stanu spoczynku na podstawie tak zwanych przepisów epizodycznych, czyli działających czasowo, tylko w 2016 roku, a oni tak. To zrobili w 2022. W związku z tym to, co zrobił pan minister Bodnar, prokurator generalny, to nie to, że odwołał pana prokuratora Barskiego, tylko po prostu uznał, że tamte powołanie było niezgodne z prawem, bo on nie został nigdy skutecznie przywrócony ze stanu spoczynku. Czyli że nie jest prokuratorem. Czyli nie jest prokuratorem w skrócie, więc nie może być prokuratorem krajowym. Natomiast trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że my mamy do czynienia z sytuacją, w której takie modele są w bardzo wielu instytucjach. To jest kwestia spółek medialnych, czyli mediów publicznych. No praktycznie wszędzie próbowano zabetonować, żeby uniemożliwić władzy rządzenie, a powiedzmy szczerze, że Polacy oczekują od nas skuteczności. W związku z tym, zgodnie z prawem, zgodnie z terrorem praworządności, minister Bodnar zrobił to, co do niego należało, a jakieś śmieszne jest to, że oni wszyscy się próbują w tej chwili okupywać te miejsca, w których wcześniej pracowali. I to jest taki wyraz takiego, no nie wiem, odrywania od władzy. No już nie chcę mówić takiego kwiku odchodzącej władzy. Władzy, która nie potrafi uszanować tego, że społeczeństwo po pierwsze zdecydowało, a po drugie, że istnieje coś takiego jak konstytucja. I ta konstytucja mówi, że nie może być tak, że była władza rządzi w dalszym ciągu państwem, to jeszcze w dodatku przy pomocy organizacji, które mają służyć temu, żeby zapewnić poprzednikom bezkarność. To jest Izba Bezkarności, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która została już przez TSUE uznana za niezgodną z polską konstytucją. To jest kwestia KRS-u, to jest kwestia Trybunału Przyłębskiego, bo nie chcę mówić Trybunału Konstytucyjnego. To jest właśnie ten prokurator krajowy, skądinąd bliski znajomy Ziobry, jego świadek na ślubie i zdaje się ojciec chrzestny jego dziecka. Jeszcze jedno pytanie. O 11 prezydent spotyka się z premierem. Spotkanie Andrzej Duda, Donald Tusk. Czego się pani spodziewa po tym spotkaniu? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że my jesteśmy w określonej sytuacji geopolitycznej. Tuż za naszą granicą jest wojna w Ukrainie. Są sprawy, które kwestią są bezpieczeństwa Polski i Polaków. I rakieta, która ta rosyjska, która przeleciała przez teren Polski, potem wróciła. I sprawa współpracy w tym momencie rządu i pana prezydenta pokazały, że w pewnych obszarach musimy mieć jakieś jednak nić porozumienia. My mówimy bardzo jasno. No, z panem prezydentem też trzeba współpracować, tylko pan prezydent musi wreszcie przestać być prezydentem jednej partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a stać się prezydentem Polski. A on, jak wyraźnie widać, że ma z tym problem. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej. Jeśli młodzi słuchacze, widzowie nas oglądają, ci, którzy jeszcze chodzą do podstawówki i do liceów, to między innymi ta pani będzie zdejmowała z was obowiązek prac domowych. Całym zespołem będziemy zdejmować. Miłego. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.